Skrócenie trasy 723, 731 i 736, likwidacja 801 i wprowadzenie kursującej po mieście linii lokalnej L8. To najważniejsze założenia zmian w komunikacji autobusowej, które warszawski Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował władzom Legionowa. Jak tłumaczą przedstawiciele ZTM-u, zmiany te wynikają przede wszystkim ze zwiększającej się liczby połączeń pociągów SKM, które zgodnie z nowym rozkładem jazdy mają kursować nawet co 10 minut i coraz większym wzrostem zainteresowania pasażerów tym środkiem transportu. Już jakiegoś czasu obserwujemy tę tendencję, ulegają, korzysta z nich coraz mniej pasażerów, tak, na rzecz właśnie pociągów, których czas przejazdu jest krótki i poprzez to, że nie stoją w korkach, pociąg jak gdyby nie stoi w korkach, więc ten czas podróży można sobie zaplanować. W myśl proponowanych zmian autobusy 723 i 731 na terenie Legionowa dojeżdżałyby tylko do pętli przy ulicy Mickiewicza. 736 trasę kończyłby natomiast na placu Kościuszki. Za komunikację wewnątrz miasta odpowiadałaby lokalna linia L8, kursująca od osiedla Młodych przez Piaski i centrum Legionowa aż do Chotomowa. Trasa L8 pokryłaby się więc z trasami dotychczasowych linii autobusowych. Pełniłaby ona też funkcję linii dowożącej pasażerów z peryferii miasta do stacji kolejowej. Niestety te same osoby, chcąc pojechać autobusem do Warszawy, musiałyby się przesiadać na terenie Legionowa. ZTM zaproponował taką dosyć rewolucyjną zmianę. Wygląda jednak na to, że Legionowo nie jest jeszcze gotowe na kolejną rewolucję komunikacyjną. Na razie odpowiedzieliśmy, że ta propozycja nie jest dla nas satysfakcjonująca, jest dla nas nieszczególnie atrakcyjna cenowo, bo oczekuje się, że utworzenie takiej linii będzie dofinansowane z budżetu gminy w 80%, to co przy ostatnich ograniczeniach nałożonych na samorządy byłoby bardzo trudne do udźwignięcia. Za kursowanie L8 Legionowo musiałoby płacić ZTM-owi prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie. Jak twierdzą przedstawiciele władz miasta, możliwości dofinansowania tej linii z budżetu gminy dodatkowo utrudnia planowana na najbliższy czas niemal dwukrotna podwyżka kosztów funkcjonowania SKM-ki. Ogółem za cały transport zbiorowy Legionowo płaci w tej chwili ponad 3,5 miliona złotych rocznie. Próbuje nas się kusić taką zachętą, obniżeniem dotychczasowej dotacji, natomiast my sobie zdajemy sprawę, że to jest taka oferta na pół sezonu i że w przyszłości, jeżeli ten poziom dofinansowania wzrośnie, to możemy nie udźwignąć tej oferty, tej konieczności dopłat. ZTM broni jednak swojego pomysłu, a konkretnie tego dotyczącego uruchomienia linii L8. Głównym argumentem jest częstotliwość kursowania. Te autobusy jeździłyby bowiem średnio co 10 minut. 723 lub 731 kursują w tej chwili co pół godziny. Jest pytanie, co jest lepsze, czy bezpośrednie rzadziej, czy częstsze połączenie z przesiadką? Trzeba też pamiętać o tym, że w autobusach linii L8 będzie obowiązywała taryfa biletowa ZTM-u, ale mają to być tylko bilety od dobowego wzwyż. Stawkę za jednorazowy przejazd ma natomiast ustalić Rada Miasta. Zależy nam też na tym, żeby ta lokalna komunikacja jak gdyby mogła funkcjonować niezależnie od tego, co dzieje się od utrudnienia ruchu w Warszawie, tak? Bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że zimą zasypie ulicę Modlińską i wtedy te utrudnienia przenoszą się na tą komunikację wewnątrz miasta w Legionowie, tak? Nie ma autobusów wtedy przez godzinę na przykład, czy dwie. L8 jako linia lokalna byłaby od takich przypadków całkowicie uniezależniona. Władze obawiają się jednak tego, że tak często kursujący autobus może przez większą część dnia jeździć pusty. Wygodnie jest zrobić autobus, który jeździ bardzo często i w praktyce nie trzeba go koordynować z pociągiem, no ale nam chodzi o to, żeby płacić racjonalnie, to znaczy jeżeli są pasażerowie, to dopłacamy, natomiast nie chcemy, żeby jeździły puste autobusy, za których przebieg trzeba będzie dopłacać. Negocjacje między ZTM a władzami Legionowa utknęły w martwym punkcie. Obie strony zapowiadają jednak, że wrócą do rozmów.